De Dietrich, nowo otwarty punkt w Lubaczowie przy ulicy Konopnickiej 3, zaprasza do współpracy instalatorów, biura projektowe i klientów indywidualnych. Punkt oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru technicznego, a także serwis urządzeń. Na klientów czekają też atrakcyjne ceny. Kochani, 2 lata to w sumie niewiele. Ktoś by powiedział, że to krótki czas, że niewiele w tym czasie można zdziałać. Okazuje się, że dla nas te 2 lata to wiele godzin, to wiele chwil spędzonych razem na wspólnych rozmowach, na wspólnie podejmowanych inicjatywach. Tych inicjatyw było bardzo dużo. Miały one charakter edukacyjny, kulturalny, społeczny, charytatywny, międzypokoleniowy. Były to typowe wydarzenia, takie jak na przykład Dzień Babci, Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe, śniadanie wielkanocne. Hucznie świętujemy urodziny naszych uczestników i pracowników. Organizujemy Andrzejki, Mikołajki, bal karnawałowy, wieczorki taneczne, dni otwarte. To są takie typowe wydarzenia, ale też są takie nietypowe, takie jak na przykład Dzień Kuczy Kija, Dzień Śliwki, Walentynki. Staramy się też współpracować z dziećmi i młodzieżą. To w naszych działaniach jest priorytet. Staramy się przekazywać młodemu pokoleniu tradycje, kulturę, wartości chrześcijańskie. Spotykamy się głównie na warsztatach, gdzie tworzymy na przykład palmy wielkanocne, ozdoby bożonarodzeniowe. Przeprowadzamy warsztaty pieczenia chleba, warsztaty dziergania szalików. Włączamy się w różne też ogólnopolskie inicjatywy. Wymienię tutaj Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Cieszanowska Kapsuła Czasu, gdzie pisaliśmy 100 listów z okazji 100-lecia odzyskania przez Polską Niepodległości. Włączyliśmy się w Światowy Dzień Życzliwości, w Międzynarodowy Dzień Teatru, w Narodowe Czytanie Pisma Świętego, Dzień Seniora, gdzie z Warszawy przyjechał też obchodziliśmy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Tych akcji jest naprawdę mnóstwo. Nie sposób wszystkie wymienić tutaj dzisiaj, w dniu dzisiejszym, bo myślę, że zabrakłoby chyba dnia. Bo są i mniejsze, i większe wydarzenia. Przeprowadzamy również akcje charytatywne. Włączamy się w te akcje, inicjujemy te akcje. I tak włączyliśmy się w akcję Zrób Paczkę z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z hospicjum w Rzeszowie. Organizowaliśmy akcję Szaliki z Dobroci, gdzie dziergaliśmy szaliki dla osób samotnych i bezdomnych w Kielcach. Organizowaliśmy też, włączyliśmy się do akcji Tornister Pełen Uśmiechu, gdzie zbieraliśmy przypomnę szkolne dla dzieci z terenu naszej gminy. Zainicjowaliśmy akcję Jeden za Wszystkich, Wszyscy za Jednego, gdzie zbieraliśmy różańce dla więźniów. Aktualnie włączyliśmy się do takiej akcji Warzywka dla Dzieciaków. Jest to akcja, którą zainicjowało Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Cieszanowie. Akcja polega na zbiórce warzyw, które stowarzyszenie przekaże podopiecznym hospicjum. Seniorzy jak zwykle od razu z otwartością serca włączają się w takie akcje. Chętnie pomagają. Zawsze mogę na nich liczyć. Są otwarci, pełni życzliwości, pełni zapału i chęci do działania. I tą chęcią, tym zapałem chcemy zarażać też innych. Dlatego te nasze akcje w większości mają wymiar społeczny, lokalny. Wielokrotnie Państwo tutaj włączaliście się w te nasze akcje, za co bardzo serdecznie chciałabym Państwu podziękować, że zawsze możemy liczyć na wsparcie naszego Pana Burmistrza, naszych władz samorządowych. Od niedawna też współpracujemy z księdzem, gdzie bardzo dziękujemy za właśnie owocną współpracę, za te wykłady, za to głoszone Słowo Boże tutaj w Domu Seniora. I liczymy na więcej, proszę księdza. Jest to dzień dla mnie jako kierownika, dzień ogromnych wzruszeń, ogromnych przeżyć, bo dzisiaj wspólnie razem możemy świętować i cieszyć się tym dobrem, które udało nam się stworzyć tutaj w Domu Dziennego Pobytu, wspólnie razem.
Państwa też udziału, osób bliskich i rodzin, to dobro nie miałoby miejsca, żeby w tak spektakularnym wymiarze po prostu dzielić się z innymi tym dobrem. To dobro się rozszerza każdego dnia, ale dzięki temu, że po prostu Państwo włączacie się w nasze inicjatywy, że nas wspieracie, że jesteście. I proszę Was bardzo serdecznie o to, żebyście towarzyszyli nam każdego dnia, wspierali nas, żebyście byli z nami, bo seniorzy na to zasługują. Są to bardzo wspaniałe osoby. Zaczynaliśmy tą placówkę, działalność w naszej placówce z 15-osobową grupą seniorów. Na dzień dzisiejszy mamy 24 osoby. Osoby o ogromnym potencjale, bardzo kreatywne, o ogromnych talentach, o szerokich zainteresowaniach. Staramy się zaspokajać te potrzeby naszych uczestników, i te towarzyskie, i te kulturalne, i te rekreacyjne. Wielokrotnie gościliśmy na małych telewizji Rzeszy, Katarowskiej Terapii Zamość, ponieważ, jak Państwo widzicie, ta matka wspomni, wygląda przepięknie, bo seniorzy włożyli w tą pracę swoje serce. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że jesteście dzisiaj z nami, nas wspieracie. Liczę na dalszą współpracę. Z całego serca życzę Państwu, żeby każdy dzień był przepełniony radością, wzajemną życzliwością, miłością. Tego Państwu życzę każdego dnia. Dziękuję. Widzę, że wzruszenie jest ogromne, ale rzeczywiście to, co tutaj Anita powiedziała o tym życiu tego domu seniora, to chcę powiedzieć, że dzisiaj przygotowałem kwiaty dla wszystkich uczestników, dla całej załogi, bo tradycyjnie daje się to dyrektorowi, bo jest przedstawicielem. Natomiast tutaj nie ma przedstawicielstwa. Tutaj jest jedna wielka rodzina, jedna wielka wspólnota. Gdy 2 lata temu rozpoczynała się działalność tego domu, wszyscy byli pełni obaw. Zarówno pani Anita jako kierownik, jak to będzie się kręciło. Seniorzy, którzy zastanawiali się, jak oni się zintegrują razem. Każdy miał ileś tych obaw w głowie. Po 2 latach można powiedzieć, że ta wspólnota działa perfekcyjnie. Że wszyscy się rozumieją, że się wspierają. I dzielą się tą swoją radością, dzielą się właśnie tym sercem w różny sposób. To, że wokół tego domu jest tyle inicjatyw związanych i z pomocą dla dzieci, i dla starszych, świadczy o tym, jak właśnie ludzie starsi podchodzą do życia. Młodzi bardziej są nastawieni na to, że oni oczekują, że oni mają coś otrzymać. Starsi cieszą się każdym dobrym słowem, każdym gestem, który jest w ich kierunku i chcą się oddzięczyć za to również innym. Jest to bardzo cenne. To, co Wy przekazujecie właśnie tym młodym pokoleniom, jest to żywa lekcja historii, tej pozytywnej historii. Bo widzimy różne rzeczy, które wokół nas się dzieją, gdzie dzielimy się w różny sposób. Tutaj nie ma żadnego podziału. Tutaj wszyscy stanowią jedną wielką rodzinę i chciałbym wszystkim uczestnikom i całej załodze bardzo serdecznie za to podziękować. Jako jeden z pierwszych domów, który powstały na terenie województwa, nie mieliśmy doświadczeń, nie mieliśmy wiedzy, jak ma to funkcjonować do końca w sposób taki, żeby to było i zgodne z przepisami, jak i też jak ułożyć te relacje między uczestnikami. Udało się to znakomicie, ale udało się dlatego, że wszyscy rzeczywiście bardzo, ale to bardzo serdecznie do siebie podchodzą. Bez tego dobrego słowa codziennego nie byłoby takiej atmosfery, nie byłoby tych efektów, o których tutaj pani Anita wspominała. Bo jesteście nie tylko dla siebie, ale jesteście dla całego społeczeństwa. I ja jako burmistrz, jako przedstawiciel tej władzy samorządowej chciałbym Wam za to bardzo serdecznie podziękować. Ta placówka zmieniła bardzo mocno Cieszyn. Bo wbrew pozorom są instytucje trwałe, jak szkoły, jak domy kultury, które działają, są skierowane na to, że mają wykonać określoną pracę. Nie mówię, że bez pasji, bo wszyscy też to robią w sposób, jak najlepiej potrafią. Ale z taką werwą, z takim sercem, jak się to dzieje właśnie w domu seniora, tak go najkrócej nazwę, to jest to ewenement. I dla mnie takim największym ewenementem, jaki właśnie w tych Waszych różnych działaniach była
sytuacja z walentynkami. Żadna młodzież, żadne dzieciaki nie potrafiły wymyślić tego, co wymyślili seniorzy. Że wyjście na miasto z serduszkami, że życzyli sobie wszystkim napotykanym ludziom wszystkiego najlepszego, że przekazywali to właśnie miłość, nie? Czyli coś, co dla nas jest najważniejsze. I to świadczy o tym, jaki jest jeszcze potencjał, ogromny potencjał w naszych seniorach, że naprawdę musimy w sensie, że to nie jest obywatelski obowiązek, ale musimy my jako młode pokolenie o nich pamiętać, musimy ich szanować, bo są wspaniałe. Dlatego mam tu taki żartowny troszkę list gratulacyjny, który mówi o tym, że 2 lata to okres niemowlęcy, teraz wchodzicie w okres dziecięcy i życzę, żeby to właśnie ta radość, bo wy macie tą radość dzieci, można tak powiedzieć, radość życia, wdzięczność za to, że to, co wokół was się dzieje, jest dla was bardzo dobre, bo staramy się też jakoś wspierać was w tych wszystkich waszych trudnościach. I chciałbym właśnie życzyć wszystkiego najlepszego, żeby te kolejne lata były w takiej samej atmosferze, jak jest, bo jest ona wspaniała. I na ręce pani kierownik przekazuję wszystkie kwiaty, żeby nie przedłużać, dla każdego uczestnika, dla całej załogi, wszystkiego najlepszego. Przyglądam się, jak wygląda moja parafia. Jak mówiłem na spotkaniu przed tygodniem z pracownikami, uczestnikami HDS-u, tej drugiej naszej placówki, jestem bardzo, bardzo szczęśliwym księdzem, który miał wcześniejszych obaw, które docierały. Bo gdy patrzę na inicjatywy, które podejmowane są tutaj, to w tych miejscach, gdzie byłem, to daleko byliśmy w tyle. Podziwiam patrzę tutaj na pana burmistrza, na jego zaangażowanie, wiele spraw, wiele inicjatyw, patrzę na dobrą synagogę, dobrą cerkę, wiele innych tutaj inicjatyw, które powstały. A sam tutaj wszedłem takim też lekkim niepokojem. Pani kierownik, pani Anita, bardzo zachęcała i opowiadali nam tematy, jakie podjąć tutaj w naszych wspólnych spotkaniach. To jest też cudownego, że przy jednym stole, może nie okrągłym, wszyscy usiądą, wszyscy posłuchają, wszyscy już odważą się postawić pytanie księdzu proboszczowi, podzielić się swoim doświadczeniem, jak mówię, od punktu widzenia oczywiście wiary, religii, kościoła i cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że tu jestem, że tu mogę być. Panie burmistrzu, ja się prosiłem w każdy wtorek na okienko między 2. a 3. lecą, 2. i 4. To jest to wszedłem tutaj, a w czwartek mam dużo okienko, to wszedłem w tamten dom. Jeszcze muszę dotrzeć do Kotyrubia, bo tam jeszcze nie byłem, może się dalej to było. Niech dobry Bóg błogosławi tutaj pracownikom i wszystkim uczestnikom tych spotkań tutaj w tym miejscu. Seniorów, aktorów, amatorów z domu dziennego pobytu. Ogromne brawa dla nich. Ja słyszę z tym koszelem, bo ja jeszcze przed mrokiem nasze stopnie z której widzimy posłucham. Musimy się uwijać z robotą, niedługo do Rzymki. Słońce na zachodzie. Zachodź się słoneczko, skoro Ręce bolą robić, za
obrość naszej wiosce, każde domu kwieca. Dzisiaj chcemy uczcić plon pracy rolnika. Trzeba się tu pośmiać, wesoło zabawić, a wszystkie wspomnienia na zawsze zostawić. Szybko nam w tym roku żniwa przeleciały, słoneczko paliło, zboża wnet dojrzały. Już przy tym święcie do nieba wzdychamy, o następny roczek piękny i udany. Trzeba wciąż gorliwie Pana Boga prosić, aby w sam raz deszczem pola rosił. Żynki to żynki, wielkie są żynkowy, jak oszła my się nie cieszyć, będzie chleb uśrowy. Jak oszła my się nie cieszyć, będzie chleb uśrowy. Słońca i pogody, daj nam Panie Boże, bo wnetby uczyć nam trzeba rozkoszone zboże. Bo wnetby uczyć nam trzeba rozkoszone zboże. Ciężkie były żniwa i kratkę pogoda. Śpieszyliśmy się ten wszyscy, bo to czasu szkoda. Ciężka jest służba ziemi, w pochyleniu jakby w pokorze. Ona, Pani, sprawiedliwa i łaskawa ksieni, żąda miłowania i oddania. Bez tej miłości nie zakwitnie chlebem pachnącym stół nasz codzienny. Ciężka jest służba ziemi i nie wspani, jak wyczuwanie, by mogła popłynąć nieprzerwanie jej życia. Pan, kiedy stanął na drzewie, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by chłopić serca sług Bożych pragnął. O, tak, wielka jest moc w tym służeniu,
i wielka godność w tym chlebnym znoju. Rolniku, tyś równy królom, w czas wojny i w czas pokoju. Ziej, pielęgnuj zdrowe ziarno. Ziemia jest wdzięczna, wdzięczy nam lato pysznej złocistości, przez Twoje ręce spływa na nas łaska sytości. Koszą na polach kombajny, zapach siewny i urodzajny. Powiążą snopy pomysłem, zapachy żyzne i tłuste. Ustawią stertę kanciastą, zapach zboża i chwastu. Wymłócą na moc karniach, zapach słomy i ziarna. Przemielą młyny przez pytle, zapachy pszenne i żytnie. I poznanym w bułkach i chlebach, zapach ziemi, wiatru, nieba. Żarne lato na nas czeka, zamknięty w słojach szklanych wekach. Jest tam ogródek, i sad, i pole, wszystko z zapachem, słońcem, kolorem. Za wszystko, co do chleba. Za wodę czystą ze studzienki, co pot nasz zmywa. Za rzek głębiny, morskie donie. Za słońce, księżyc i gwiazd kręgi. Za dni słoneczne i niecierne. Za noce jasne i tajemne. Za słońca złotych blasków pęki. Za chmurki białe na błękicie. Za to cudowne, pełne życie. W dniu dzisiejszym świętujemy drugą rocznicę działalności Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie. Spotykamy się w ramach Dnia Otwartego. Nasi uczestnicy mieli możliwość zaproszenia swoich bliskich, najbliższych, krewnych, sąsiadów, przyjaciół. Były władze samorządowe, w osobie pana burmistrza i wspólnie razem tutaj świętowaliśmy drugą rocznicę działalności naszej placówki. Seniorzy zaprezentowali się w spektaklu Obrzęd Dożynkowy, jak również wystawili wystawę Makieta Wspomnień, którą tworzyli na warsztatach z arteterapii pod czujnym okiem pani Ani Kłysewicz. Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność na tym spotkaniu, na tym wydarzeniu. Jest nam niezmiernie miło. Jeszcze ja się napatrzę. Bardzo dziękujemy i serdecznie Państwa pozdrawiamy. Nazywam się Władysława Sitarz, jestem uczestnikiem Domu Dziennego Pobytu. Nazywamy to naszym drugim domem. Bardzo nam tu jest dobrze, wesoło, mamy kolegów, koleżanki. Jesteśmy bardzo radośni, szczęśliwi, że możemy uczestniczyć tutaj. Życzymy wszystkim seniorów, żeby w swoich miejscowościach mieli dom dziennego pobytu i byli tak szczęśliwi jak my tutaj.